Proszę bardzo. Pan tutaj poruszył sprawę, zadał takie pytanie, czy to te wszystkie problemy, ogromne problemy, bardzo groźne problemy dla państwa i dla narodu da się rozwiązać w systemie demokratycznym. Otóż da się rozwiązać, ale pod pewnymi warunkami. Mówi się, że władza należy do narodu w państwie, prawda? Ale co to znaczy, że władza należy do narodu? To znaczy, że naród trzyma w swoich dłoniach berło. Problem polega tylko na tym, że o tym, co siedzi w tym berle, ja mówię o berle, które wchodzi w skład insygniów królewskich, zielonego pojęcia nie mają ani najwyższe osoby duchowne, ani najwyższe osoby z wysokimi tytułami profesorskimi. Berło skupia w sobie wszystkie wymagania dla prawidłowej pracy, dla wywiązywania się w sposób prawy z obowiązków życia. Teraz tak, jeżeli społeczeństwo będzie światłe, co to znaczy, że trzyma tą władzę? Jeżeli to społeczeństwo przekazuje to berło swoim przedstawicielom, to znaczy senatowi, sejmowi, senatowi, głowie państwa, jako prezydentowi, te ciała ustawodawcze i wykonawcze mają obowiązek rozumieć, co siedzi w tym berle. A jak nie będą rozumiały, to co im zrobić? To ich trzeba, tak jak się zwierzątka uczy, wziąć za mordkę i... A kto to zrobi? Ja to robię. Przecież oni dysponują przemocą. Dobrze, ale jest coś takiego jak przemoc intelektualna, która nie jest przemocą fizyczną, a może być przemocą intelektualną, i taką przemoc intelektualną z obowiązku trzeba uruchomić. Trzeba wybudować po prostu kulturę i naukę. Kulturę przez duże K i naukę przez duże N. Jeżeli chodzi o tych starozakonnych, tamta strona nie ma zielonego pojęcia, co to jest kultura i co to jest nauka. Ostatnio jak Benedykt XVI napisał pewną publikację, która miała być tajną, to podniósł się krzyk. Benedykt XVI słusznie zlikwidował Stare Przymierze, które jest, nie ma żadnej mocy życiowej dla prawidłowego życia, dla prawidłowego prawa, dla prawidłowego ustawodawstwa. W berle jest niezwykle wymagające nowe przymierze. Problem polega na tym, że nie mamy zielonego pojęcia o chrzcie. Nie mamy zielonego pojęcia o tym, co siedzi w insygniach królewskich. Nie mamy zielonego pojęcia o władzy ustawodawczej, wykonawczej. Jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, to jest władza wykonawcza, ustawodawcza, wykonawcza, sąd konstytucyjny, który z obowiązku ma badać prawidłowość ustaw. Natomiast może być tylko sądownictwo potem. Jeżeli jest prawidłowo ustanawiane prawo, nie ma żadnej władzy sądowniczej. Montesquieu już tutaj w ogóle błądził. To już wie pan, ryzykowna teza. Niech pan taką tezę wygłosi, jak pan będzie oskarżony w sądzie, że nie ma władzy sądowniczej. Ja jeszcze grzywne panu przysłowi sędzia na 30 lat na piśmie głoszę. Nie, ale to wie pan, papier wszystko przyjmie, ale to nie znaczy, że to jest prawda. To nie chodzi o papier, chodzi o prawdę przez duże P. No rozumiem, ale... Ja tu już kończę, bo za trudne rzeczy. Tu jest 8 lampek, nie będę wyjaśniał. Tam z tyłu są takie kinkiety podwójne. Mamy podwójną naturę, nie będę wymieniał, nie będę tego tłumaczył. Nie mamy zielonego pojęcia, co oznacza nasza podwójna natura. Nie wiemy, kim jest człowiek. Ludzkość nie wie, kim jest człowiek. No to jak nie wiemy, kim jest człowiek, to właśnie nic nie wiemy. No to no właśnie, pan, to jest fatalnie. Ale mimo to musimy żyć jakoś. Ale pierw trzeba świadomość zdobyć. No ale jak, no niech pan to powie. Ale pan jest nauczycielem akademickim. Niech pan to powie wielce czcigodnej Joannie Schuring-Wielgus, mojej faworycie. No. Nie wiem, czy ona w ogóle zrozumie, co pan do niej mówi. Ależ... A ona jest ja już prawodawcą. Ja już kończę. Ostatnio prowadziłem ranking hultajski. Uniwersytet Warszawski zakwalifikowałem jako wiodącą uczelnię w rankingu hultajskim. Tam jest cholernie groźne hultajstwo uprawiane.
Kończę, bo już za dużo mówię. Tak. Proszę Państwa, no nie zgadzam się zwłaszcza z taką tezą, że nie istnieje władza sądownicza. No mówię, możemy się bardzo łatwo o tym przekonać, jak nam w tyłek da tutaj grzywnami albo wyrokiem. Co można zrobić? Co można zrobić z władzą sądowniczą, która jest potrzebna? No wie pan, no ja bym unikał takich epitetów, bo one niczego nie wyjaśniają. Ale jeśli pan pozwoli, to dokończę. Otóż jaką mamy sytuację z sądownictwem? Sędziowie wyemancypowali się z wszelkiej zależności od jakiegokolwiek konstytucyjnego organu państwa, które im tylko płaci. Z tego zrezygnować nie chcą. Nawet pani Gerzdow nie chce zrezygnować z wynagrodzenia. I to jest sytuacja patologiczna. Rząd teraz tymi ustawami próbuje przejść na ręczne sterowanie sądami. No to jest kozacki numer. Nie powinno się takich rzeczy robić. Ale to, że sędziowie się wyemancypowali ze zależności od konstytucji i organów państwa, to nie znaczy, że od nikogo nie są zależni. Otóż według prawdopodobnej takiej tej oceny, co najmniej 10% sędziów to jest agentura. To są konfidenci tajnych służb, rozmaitych. No to nie znaczy, że nikomu nie podlegają. Podlegają. I tu pewna jest jak gdyby to, że rząd przechodzi na ręczne sterowanie sądami, to jest jak gdyby mniejsze zło. Bo kto, jak się nazywa minister sprawiedliwości i w jakim trybie jest powoływany, to my wiemy. Natomiast kto jest jakimś tam oficerem prowadzącym tego czy innego sędziego, to my nie wiemy i się nie dowiemy tego nigdy. Więc z dwojga złego to lepsze to. Ale dlaczego mamy jakieś zło wybierać, mniejsze nawet? Kiedy możemy, jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby sędziów zdyscyplinować, nie ubliżając im, nie tamtego, tylko żeby znieść jedną taką gwarancję, żeby zlikwidować nieusuwalność sędziów. Na czym by to polegało? Sędzia mianowany przez prezydenta korzysta ze wszystkich gwarancji niezawisłości, bo to jest ważne, to tak powinno być. Z wyjątkiem nieusuwalności, bo co 5 lat, tak jak są wybory prezydenckie, co 5 lat każdy sędzia musiałby poddać się weryfikacji przez obywateli w swoim okręgu sądowym, jeśli nie uzyskałby bezwzględnej większości oddanych głosów, wylatywałby z sądownictwa bez odwołania. Chodzi o to, żeby skoro rządowi nie chcemy dać do ręki tego bata, to żeby obywatelom dać do ręki tego bata, bo trzeba, żeby ten bat był. Niekoniecznie tam go używać z jakąś przesadą, ale dobrze jest. I ci sędziowie by dowiedzieli, że bat nad nimi jest. Tylko no, suwerenom trzeba by ten bat oddać. I to jest moim zdaniem warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza teraz, kiedy tak się tutaj nad tymi sądami trzęsiemy. To proszę bardzo. Proszę bardzo, nie chcecie podlegać rządowi, to podlegajcie obywatelom. Dobrze, nie chcecie rządowi podlegać, dobrze, to ale w takim razie obywatelom. I co 5 lat by się taka kuracja przeczyszczająca odbyła w sądownictwie. Mówię, nie zagraża to żadnej praworządności, tylko by i przy okazji można by jeszcze pomyśleć o tym, żeby wybierać, jak już się robi tam z sędziami, to żeby wybierać szefów prokuratur w rejonie i komendantów policji. Proszę Państwa, obywatele mają prawo wybierać prezydenta, senatorów, posłów. I taki obywatel jeden z drugim przez całe życie może się z prezydentem nie zetknąć. Nigdy. Natomiast z sędzią, z policjantem, z prokuratorem, to się zetknie na pewno albo jako przestępca, albo jako ofiara przestępstwa, albo jako strona w postępowaniu cywilnym.
no to chyba z punktu widzenia obywatela jest ważniejsze uzyskanie wpływu na obsadzanie tych stanowisk, z którymi on się styka codziennie, a jak już nawet prezydenta może wybrać, to dlaczego nie komendanta policji? Prawda? No to w końcu jest mniejszy dygnitarz od prezydenta. No to niech tu jak tak, jak się bawimy w demokrację, proszę bardzo. Ja jestem tam, chociaż muszę się Państwu przyznać, jak już tak głęboko, że tak powiem, orzemy, że ja nie jestem ultrasem demokracji. A w ogóle to nie bardzo wierzę w jej autentyczność. Nie bardzo wierzę w jej autentyczność. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki film Zanusiego Kontrakt. Tam występuje, to Janusz Gajos grał takiego buca partyjnego. I ten buc partyjny rozmawia z tym i mówi, no demokracja, demokracja, ale przecież ktoś musi tym kierować. No i to właśnie, to jest bardzo takie ciekawe spostrzeżenie. I mamy mniej więcej dwa modele funkcjonującej demokracji. Pierwszy to jest model turecki. Jak w latach 20. XX wieku Kemal Atatürk tam modernizował Turcję, no to wtedy już panowała taka moda, takie gusło, że musi być demokracja i on już też wiedział. Mówi, jak nie możecie wytrzymać bez demokracji, proszę bardzo, zakładajcie se partię, kotłujcie się tamtego, ale ostatnie słowo należy do armii. Ostatnie słowo należy do armii. I jak wygrywa w Turcji nie ta partia, co ma wygrać, to armia mówi, o zaraz, zaraz, tu nieprawidłowości były, tu nie, musimy powtórzyć. I tak aż do skutku się powtarza, aż wreszcie wygrywa ten, co miał wygrać i jest w porządku. To jest trochę takie chamskie, ostentacyjne, brutalne, więc na zachodzie Europy jest trochę inaczej. Jak jest, to wyjaśniał taki, jest, czy możemy przeczytać w takim wywiadzie Rzece Krystyny Okręt, z hrabią Aleksandrem de Marans, szefem wywiadu francuskiego. Ona tam wypytuje go różne rzeczy i w pewnym momencie go pyta, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu. A on taki oburzony mówi, proszę pani, co pani mówi? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma. U nas są honorable correspondants. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana urazić, ale w takim razie, no to z jakich środowisk rekrutują się ci pańscy honorable correspondant? I on już taki udobruchany mówi, ach, proszę pani, z najrozmaitszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Słyszycie państwo, minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant tamtejszego wywiadu. I on mówi o tym jako o rzeczy zwyczajnej. No to już dalej nie rozwija tego wątku, ale my sobie rozwiniemy. Musimy postawić sobie pytanie, to dobrze, to jak dochodzi do werbunku takiego dygnitarza? Co? Do Pałacu Elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, bez pukania wchodzi do gabinetu, bez zaproszenia siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i mówi, ekscelencjo, tu macie papierek do podpisania, że zachowacie w tajemnicy pseudonim taki, a taki, a tamten się zrywa na równe. Mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV, rozwala mu na łbie i koretka go odwozi do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się w Pałacu Elizejskim zdarzyło. Nigdy. No to chyba tak się to nie odbywa. No dobrze, jak nie tak, to jak? To jak? Otóż myślę, że tak. Ja myślę, że tak, że do takiego ambicjonera młodego przychodzi pan albo nawet dwóch panów i powiadają jemu tak. Proszę pana, my już od pewnego czasu pana obserwujemy. Bardzo nam się podoba to, co pan mówi, to, co pan robi i tak dalej. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi Republice. Ale sam pan rozumie. No więc jak on rozumie, to zaczynają do niego napływać pieniądze, nieduże, ale takie, które mu umożliwiają prowadzenie różnych kampanii i tak dalej, sfinansowanie różnika. Media się zaczynają nim interesować, robią z nim wywiady, on nagle się staje z anonimowości, wychodzi, staje się osobą publiczną i potem zostaje radnym miejskim, merem, później posłem, później senatorem, potem ministrem stanu, być może nawet prezydentem, tak jak pan Emmanuel Macron, bo ja uważam, że jego kariera to jest znakomita ilustracja właśnie tego przykładu. Co to komu szkodzi, jak prezydent będzie przewidywalny? Prawda? Co to komu szkodzi?
I w ten sposób wilk jest syty, owca cała, suwerenowie mają tam złudzenia, że oni tam coś mogą. Korwin-Mikke, który tam lubi rozmaite paradoksy, mówi, gdyby wybory mogły coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane. Trochę w tym przesady jest, ale coś jest na rzecz. O prawdę trzeba walczyć, o swoje własne racje. Jak ktoś się pcha, to człowiek wychowany dobrze zwykle mówi, okej, proszę bardzo. Ale chamstwo myśli, że jeżeli się ustępuje, to nie dlatego, że tak babcia wychowała w domu, tylko dlatego, że ja się boję. No w tej chwili cha musi dostać w zęby. Jak dostanie w zęby, to jest cytat z księcia Piery Jasławskiego, czyli świętej pamięci pana, to byli rodzina z Wileńszczyzny, mówi, na chamstwo odpowiada się jeszcze większym chamstwem. Tak mówił książę umarł w Szkocji. I tak trzeba, po prostu. Nie tylko walczyć o prawdę, ale również zapamiętać sobie, że po drugiej stronie jest tendencja do tego, żeby narzucać się w sposób bezczelny i chamski. Jak dostaną w zęby, to się uspokoją. Do następnego razu. W zęby. W zęby. I trzeba za każdym razem wypunktować. A to jest dawanie intelektualne w zęby. W zęby dawanie intelektualne jeszcze na takim poziomie, że prawie każdy, który się interesuje, zrozumie.